Cześć, dzień dobry. Tak sobie siedzę i myślę sobie, jakie to szczęście, że jeszcze możemy cieszyć się dobrą pogodą, żebyśmy sobie to zauważali w ogóle, bo tak sobie siadłam i mówię, ile jeszcze tak ranków poprowadzę dla was z ogrodu mojego. Chociaż jak zauważyliście, w coraz lepszej rozdzielczości, to jest zasługa mojego Daniela, jak wiecie, ale wczoraj też pisaliście o tym, że coraz lepsza jakość jest naszych kawek. I rzeczywiście Daniel, słuchajcie, wchodzi na zagraniczne strony, dyskutuje z ludźmi, jak to robić, żeby było lepiej. Teraz mi kamerkę od wczoraj zainstalował GoPro, żebym po prostu mogła tutaj wam pokazać też kawałek tego, co mam z tyłu. Więc niedługo będziemy po prostu w jakimś kosmosie technologii. Ale to jest rzeczywiście fascynujące, że takie rzeczy można robić fajne w internecie, no i że można być tak blisko z wami, bo to jest w ogóle kompletnie inne niż doświadczenie, niż telewizyjne. Ja już zapomniałam o tym, jak to jest, mimo że robiłam sporo live'ów w swoim życiu, nawet jak pracowałam w telewizji, to jednak jest to inne doświadczenie. To jest znacznie lepsze, w sensie takiej bliskości z wami i w ogóle kontaktu. Ja mam wrażenie, że ja cały dzień jestem z wami, później odpisuję na różne wiadomości i mam takie poczucie. Mimo że ja jestem z jednej strony bardzo osobą taką społeczną, naprawdę wierzcie mi, ja w ogóle, no zresztą ktoś, jak ktoś oglądał mój podcast, no to wie, że ja właściwie musiałam się szybciutko socjalizować i że ta grupa rówieśnicza, czy w ogóle grupa społeczna była zawsze dla mnie najważniejsza, no bo przecież żebrałam ciągle o tę uwagę i aprobatę i tak dalej, więc się nauczyłam żyć z ludźmi, a jednocześnie mam sobie taką jedynaczkę, samotnicę, która po prostu zapada się pod ziemię i nie można się do niej dodzwonić i nie można, i potrzebuje po prostu absolutnie izolacji, więc ja tak jestem jedną nogą we wspólnocie, a jedną nogą poza wspólnotą, ale teraz pierwszy raz od dłuższego czasu mam poczucie, że mam jakąś naprawdę piękną wspólnotę z wami. Jestem częścią tej wspólnoty i jestem bardzo wdzięczna za to. A jaka u was pogoda? Zobaczcie u mnie, jak powiem ci, Daniel, że ten obraz to jest po prostu jakbyśmy sobie tutaj tapetę trochę wstawili. Pięknie to wygląda. Jestem w Milanówku, w swoim ogrodzie, bo też tutaj czytam, że Małgosia jest na przykład pierwszy raz na żywo. Jesteś, Małgosiu, może odsłuchałaś poprzednie kawki, więc tu i tak się będę czasami powtarzać, bo są tutaj tak zwani hard userzy. Kocham was i tu przychodzicie i wiecie co, wiecie, kiedy się powtarzam, no ale też są osoby, które są pierwszy raz, więc tak czasami tę formułkę powtarzam. Ja jestem w Milanówku pod Warszawą, w swoim ogródku się sobie siedzę, tutaj do was nadaję, mam na imię Gosia, nie jestem panią Gosią, piszecie, mówcie do mnie Gosia. No i zasada jest taka, że jesteśmy tutaj sobie życzliwi, wzajemnie, to jest bardzo ważne. Już Mateusz się tu śmieje, zaraz cię wpuszczę, ale tak zawsze mówię do gości, zaraz cię wpuszczę, ale jeszcze cię nie wpuszczę, bo wiem, że mam dzisiaj bardzo dobrego gościa, który pięknie mówi i dużo mówi, więc jak już zacznie mówić, to ja będę w tle, a moja część narcystyczna mówi, nie, posiedzisz tu sobie jeszcze w tym ogródku, w centrum uwagi ze swoim Simpsonem. I królujesz sobie tutaj. Piękne to nasze plemię piszecie, no, bardzo, bardzo tak. Wiecie co? Napiszcie w ogóle, jak się czujecie, co tam u was. Piszesz, Ewa, że średnia ostrość obrazu. Nie, Ewa, ostrość obrazu jest bardzo dobra. Bardzo dobra, naprawdę to jest świetna ostrość obrazu. Coś u ciebie się rozmazuje. Jak się czujecie w ogóle, powiedzcie? Jak wasze nastroje, jak wasze zdrowie? Co tam u was słychać? Jestem pierwszy raz na żywo, jak się cieszę, Violetta pisze, przeważnie wieczorem odsłuchiwałam kawki. No to super, że jesteś z nami. To też fajne, bo też tu mówimy o tym, że ktoś do mnie napisał takiego, no w ogóle dostaję od was piękne wiadomości i bardzo za nie dziękuję, ale też napisał, że kawki miały trwać 15 minut, stąd się nazywają kawka 15. Ale one nigdy nie trwały 15 minut. One już od początku trwały 25 albo 30, potem 45, a potem godzinę. No ale to jak ktoś mnie zna, to wie, że ja jednak jestem taka długodystansowa. Ale rzeczywiście to też jest trochę tak, że to powstało, ci, którzy nie wiedzą, powstało po pierwsze dlatego, że ja potrzebowałam tego terapeutycznie, odchodząc z telewizji, potrzebowałam gdzieś mieć takie miejsce, gdzie będę mogła sobie i robić rutynę, tak wstawać rano, mieć cel, że wstaję. Też lubię gadać z ludźmi, więc też chciałam gadać z wami, chciałam poznać swoje social media, kogo ja tam mam wśród tych ludzi, co to są za ludzie. I taki pomysł powstał i nagle się okazało, że to robimy już chyba prawie od miesiąca i tak jesteśmy codziennie i nie ma końca. Jak się pytacie, czy widzimy koniec, na razie nie widzę końca. Myślę, że to jest fajne i że fajnie się, i fajnych tu ludzi zapraszam i oni się dają zapraszać, to jest cudowne. Ale też, że ta kawka ma taki jakby taki wymiar tego, że tak sobie myślę, nie? Że daję sobie ten czas rano, bo często nie dajemy sobie dla siebie, nie dajemy sobie na chwilę spokoju, nie znajdujemy czasu na medytację,
ale znajdujemy czas na kawkę, nie? I niezależnie od tego, jak go wypełniamy, czy to jest miejsce inspiracji dla was, czy miejsce odpoczynku, czy wsparcia, to też fajnie, że znajdujecie przestrzeń w swoim życiu, żeby dać sobie ten czas. Nawet jeśli to jest, wychodzicie stąd po 15 minutach, bo na przykład nie jest nudno, ale bo na przykład się spieszycie albo musicie lecieć do pracy, to to jest taki czas darowany sobie, nie? To jest to, o czym rozmawiamy cały czas, żeby zacząć dzień od tego, żeby sobie podarować chociaż chwilę, chociaż moment, tworzyć taki rytuał trochę zrobienia czegoś dobrego już od rana dla siebie. O, bardzo miłe tu rzeczy piszecie właśnie, poczekajcie, teraz mój narcyz, mój Simpson się teraz nakarmi tutaj, proszę bardzo, że wspaniałe kawki, dziękuję, wspaniałe te poranne kawki. Już zanim wpuszczę Mateusza, bo to jest też duży zaszczyt, że się tutaj zgodził z nami pojawić, to chciałam przeczytać wam tylko jeszcze list, który wczoraj do mnie przyszedł. Ja czytam na Instagramie szczególnie wasze wiadomości. Więc jak chcecie, żebym ja wam odpisała, to piszcie albo na Gosia Ome na moim prywatnym na fejsie, albo na Instagramie, bo tam czytam sama i odpowiadam, czasem się nagrywam, czasem muszę poczekać, bo długie listy niektóre są, więc muszę się zastanowić. Ale ten list wczorajszy mnie bardzo poruszył, słuchajcie, bo mówi o tym, zobaczcie, pisze do mnie, już wam czytam, Iza napisała, nie powiem Iza jaka. Dzisiejszą kawkę posłuchałam na żywo i odsłuchałam jeszcze raz. Chodzi o kawkę z Pauliną Biernat. I takie mam przemyślenia. Pięknie mówicie, dziewczyny. Słuchanie was rezonuje ze mną. Ale rzeczywistość jest bardzo trudna. Nie wszystkim się udaje, choć walczę tak jak wy. Nie wszyscy mogą sobie pozwolić na taką walkę jak wy. Myślę to o wyjazdach, szczególnie zagranicznych, w poszukiwaniu siebie. I tak czasem jestem zła na te rozmowy, bo sobie myślę, kurde, nie stać mnie. Kurde, chciałabym. Oczywiście robię wszystko, na co mnie stać. Nie poddaję się, uwielbiam kawki z tobą, Gosiu, ale moja rzeczywistość jest tak inna od waszej. Wiem, że każdy jest inny, ale wysłuchałam takich rozmów bardzo dużo i wszystkim się udaje. Wszyscy są na tyle wykształceni, że mogą zostawić swoje prace i wyjeżdżać, zmieniać życie i rzucając wszystko. A przecież tak nie jest. Jesteśmy jeszcze my. My nie możemy sobie pozwolić na wyjazd, na zmianę życia, zostawienie wszystkiego i na pracę zdalną z końca świata. Ale żeby nie było, ja walczę o każdy dzień, nie poddaję się. Płaczę i idę dalej, wpadając po drodze w dziury, które powinnam już omijać. Walczę o siebie kosztem świadomej samotności, odtrącenia przez innych, bo się już nie staram, bo się zmieniłam, bo zaczynam mówić, co myślę, bo próbuję mówić nie. Taka jestem zła na to życie, Gosiu. Będę cię słuchała i będę brała od ciebie tyle, ile się da. Dziękuję i pozdrawiam. Bardzo poruszający list, bardzo za niego dziękuję, Iza. I myślę, tak sobie pomyślałam wczoraj, że to jest ważne, żebyście pisali takie rzeczy, bo trochę tak jest tak, że ja to mam gdzieś absolutnie z tyłu głowy i mam nadzieję, że czujecie to, że mam to z tyłu głowy, że nasze życia są inne, chociaż nie są tak inne, jak wam się wydaje. Bo też jakby to, że ja może jestem z buchającego ogrodu, to, że jestem spod Warszawy, jasne, praca zdalna, tuż ten show biznes i tak dalej, no to są te takie różnice, ale jest wiele bardzo punktów stycznych i tych momentów, kiedy nie mam, kiedy mi brakuje, kiedy się boję, kiedy wątpię, ale cały czas muszę mieć z tyłu głowy, żeby te spotkania miały sens, muszę mieć cały czas z tyłu głowy, że jesteście też wy. To nie jest tak wy, my, ale że jesteście też wy i że te czasami gadania właśnie o tych poszukiwaniach przewodników duchowych, prawda, i wyjazdach zagranicznych, to nie jest dla każdego, chociaż uważam, że można tego przewodnika i te swoje Bali znaleźć naprawdę na kawałku pola. Ale dobrze, że mi o tym piszecie i sprowadzajcie mnie też na ziemię, albo naszych gości, którzy czasami też odpływają w różnych, może też skrótach myślowych czasami, prawda, mówiąc o swoich poszukiwaniach, ale to jest bardzo ważny list i bardzo ci Iza za niego dziękuję. Też piszcie swoje uwagi, jak macie, nie? Także tak. Słuchajcie, dzisiaj moim gościem jest Mateusz Banaszkiewicz. Mateusz to jest taki człowiek, którego ja mam taką firmę, gdzie są różne wykłady dla pracowników, tych trenerów, którzy dla nas pracują, jest bardzo, bardzo dużo. I jest taka jedna osoba, która się przewija i wszystkie firmy ją chcą na szkolenia i zawsze jak jest jakiś pomysł zrobienia czegoś, co się pojawia, pierwsze nazwisko to jest Mateusz Banaszkiewicz. Wszyscy kochają Mateusza Banaszkiewicza. Ja Mateusza wcześniej dobrze nie znałam, a się przewijało to nazwisko tutaj w naszym środowisku jako mocne nazwisko tak zwane. A potem zaczęłam słuchać Mindgram właśnie w naszej firmie, zaczęłam słuchać jego wykładów i szkoleń.
No i po prostu przepadłam. Mateusz jest psychologiem zdrowia. To też jest takie mało popularne, psycholog zdrowia, bo właściwie czym ten psycholog zdrowia się zajmuje? Kiedyś to było takie mało modne, psycholog zdrowia, taka nuda, nie? Psycholog zdrowia. I to właśnie to, że Mateusz potrafił opowiadać o tym zdrowiu, o stresie, o komunikowaniu się, o różnych rzeczach w taki sposób, że to było fascynujące, to już była duża rzecz. Ale dzisiaj psycholog zdrowia jest na wagę złota, no poza tym poznajcie go sami zresztą, o, proszę bardzo. Jest Mateusz. Cześć! Cześć, cześć. Dzień dobry. Prawda, że kiedyś było trochę tak psycholog zdrowia, co ty psycholog zdrowia? Pamiętam, że ja jak miałam specjalizację na SWPS-ie, to jak psychologia zdrowia, najnudniejsza psychologia świata chyba, prawda? A ty zrobiłeś z tego coś, co jest super ciekawe. No nikt tak nie opowiada o stresie jak ty. Mam nadzieję, że coś tam wnoszę takiego, co jakoś jest takim dodatkowym puzzlem wśród tej takiej różnorodnej wartości, która gdzieś też w Polsce zagościła, w ogóle na świecie, jako taka też w dużym stopniu konsekwencja pandemii. W każdym razie, no z mojej perspektywy, psychologia zdrowia od lat jest już takim obszarem, który jakoś szczególnie mnie interesuje, bo ona bardzo mocno dotyka stylu życia, więc jak pomyślimy sobie o codziennym funkcjonowaniu, to im więcej możemy wziąć takiej aktywności, takich inspiracji, takich czynników, które wpływają na styl życia, które nam na bieżąco mogą poprawiać jego jakość, podnosić, tym lepiej, więc z mojej perspektywy to jest coś, co... Zanim przejdziemy do tego tematu, Mateusz, do tematu komunikacji, bo dzisiaj gadamy też trochę bardziej o komunikowaniu się, bo też jest twoja nowa książka i tak dalej, zaraz o tym będziemy mówić, to porzuciłeś ten temat pandemii, ja też bardzo aktywnie brałam udział w tym czasie, w sensie takiej świadomości zmiany w ogóle świata na naszych oczach, nie? W ogóle miałam takie, wiesz, czasami byłam jak taka, powiem ci, nawiedzona, która, że wszyscy, wiesz, kryzys, pandemia, a ja sobie myślałam, a ja stałam z boku, z oczami jak małe dziecko rozszerzonymi, powiedziałam, to się nie dzieje, w naszym pokoleniu, na naszych oczach zmienia się świat, jaka to jest szansa dla nas, totalna na zmianę. I wiesz, i tak sobie myślę, no bo też jakby właśnie mówisz o tym, że teraz też jakby ten temat jest zdrowia i w ogóle stylu życia. Czy ty obserwujesz to, że jest jakby, że rzeczywiście po tej pandemii, w Polsce przynajmniej, że ludzie jakoś inaczej żyją, że, albo przynajmniej, że starają się jakoś inaczej żyć, albo co innego rozumieją przez słowo styl życia? Wśród takich obserwacji, a myślę, że mam w miarę różnorodne, bo faktycznie pracuję dla bardzo różnych branż, więc spotykam się z ludźmi, którzy łączą się z różnych części Polski, czasem też nawet świata, też z osobami, które mają bardzo różne stanowiska, bardzo różne doświadczenia. I na tym etapie mój odbiór jest taki, że ludzie zauważyli, że kwestia troski o emocje, o relacje, o swoje zdrowie psychiczne wydaje się być znacznie ważniejsza niż na przestrzeni lat. Bardzo często też słyszę o tym, że ludzie postrzegali, że troska o swoje życie, o zadowolenie z życia, o jakiś taki rodzaj satysfakcji w większym stopniu wynikała z takiej koncentracji na różnych celach, takich też bardzo prozaicznych, które są dla nas wszystkich naturalne. Dorobić się, znaleźć miłość, no, mieć relacje z innymi, jakieś swoje cele realizować, ale gdzieś pandemia pokazała, że w takim momencie, kiedy my przymusowo jesteśmy uwięzieni w domu, to nagle się okazuje, że to poczucie bliskości z innymi albo to, co my robiliśmy na co dzień, co wydawało się takie oczywiste, naturalne, regularne spacery albo jakiś rodzaj aktywności fizycznej, jak tego zabrakło, to nagle okazało się, że ta jakość życia bardzo, bardzo spadała. I to wynikało z różnych rzeczy, też z poczucia nieprzewidywalności. Były momenty, że nie wiedzieliśmy, co się zadzieje, ale też w dużym stopniu ludzie się przekonali, że faktycznie sport, to w jaki sposób się żywimy, to jak często widzimy się z bliskimi na żywo, nie tylko online, ma ogromne znaczenie wobec tego, jak się czujemy. Więc tak mówiąc w skrócie, wydaje się, że zdrowie psychiczne, w ogóle psychologia, ale właśnie, tak jak powiedziałaś, styl życia gdzieś nabrały większego znaczenia. Ja wiesz, też myślę sobie o tym, obserwując, no bo to, że wiesz, jakby widzimy, że jakby psychologowie ich kajety, nie wiem, kalendarze pękają w szwach, naprawdę też zmieniło się trochę się otworzyło to podejście do tego, że terapia jest ważna, że można iść po pomoc, prawda, szczególnie też wśród młodych ludzi, którzy coraz chętniej sięgają po tę pomoc. I tak sobie myślę też, że wiesz, że też jakby takim tematem, jakby zgubiłam wątek, ale też takim tematem, który się pojawił właśnie w trakcie pandemii, to było to, że ta izolacja, że nas zamknęli, wiesz, w domach, nie? I myśmy, to co ty powiedziałeś, musieli nagle spojrzeć sobie w oczy, siąść przy stole albo zmieścić się w tym M3, M4, spojrzeć na swoje dzieci, spojrzeć na partnera, wylatywały trupy z szafy. Tam się bardzo wiele takich procesów zadziało wewnętrznych, które spowodowały, że część ludzi
właśnie umocniła swoje więzy, może coś zaczęła myśleć inaczej o tych swoich rodzinach, o tym, jak się komunikują, albo właśnie o tym, jak się nie komunikują, a część rodzin się porozpadała tak naprawdę, ludzie się porozpadali w środku, że to był taki potężny trigger, potężny taki wytrych, który trochę nas skonfrontować z tym, jak jest, nie? Zamknęli nas w tych czterech ścianach, zobacz, zamknęli nas, nie wypuszczali nas nawet na ulicę, myśmy nie mieli żadnej ucieczki, żadnej możliwości zdrady, żadnej ucieczki do pracy też, później już tak ten pracoholizm, ale taki, wiesz, pracoholizm już z domu, nie? No, to ta rzeczywistość, ona nas trochę jakby wtłoczyła w taką potrzebę, żeby zobaczyć, hej, co się dzieje w mojej rodzinie, co się dzieje w moim związku, co się dzieje w moim rodzicielstwie. Prawda? Tak, i to bym nawet też skomentował z takiej perspektywy, gdzie jak nawet pomyślimy sobie o liście czytelniczki, który przeczytałaś, to jak trochę rozumiem przy okazji na przykład wcześniejszych kawek czy wcześniejszej konkretnej kawki, pewnie w toku rozmowy o tym, w jaki sposób się sobą zaopiekować, w jaki sposób gdzieś szukać bodźca do tego, żeby pewne rzeczy zmienić, mógł na przykład pojawić się temat podróżowania czy takiego rodzaju podróżowania, które nie jest dostępne dla wszystkich. Jak my sobie w ogóle pomyślimy o tym, w jaki sposób ludzie próbują radzić sobie z emocjami, w jaki sposób próbują odreagować to, co trudne, czego doświadczamy na przykład na bieżąco, to tych możliwości jest oczywiście bardzo wiele. One zarówno są związane ze sposobem, w jaki my myślimy o wydarzeniach, w jaki sposób dzielimy się tym, co przeżywamy, w jaki sposób fizjologicznie odreagowujemy napięcie. Tutaj by wchodził właśnie w grę styl życia, aktywność, sport i tak dalej. Ale jednocześnie, jak pomyślimy sobie o tym, czym zazwyczaj ludzie dzielą się wtedy, kiedy mówią publicznie albo mają wskazać coś, co w jakiś sposób ich wspiera, to są często te rzeczy takie pozytywne, bardziej spektakularne. I z jednej strony naturalne jest to, że pytanie o to, w jaki sposób szczególny jakiś, może konkretny o siebie zadbaliśmy, to wskażemy coś dużego, przyjemnego, powiemy właśnie o podróży, o byciu samemu w okolicznościach, które kontrolowaliśmy i tak dalej, ale jednocześnie dla większości z nas taka codzienność obejmuje to, że my mamy różne sposoby takie, które nie są tak spektakularne, czyli jeśli człowiek sobie idzie przez życie i ma nawet relację intymną, czy jest rodzicem i żyje w tym swoim środowisku takim codziennym i nagle mamy okoliczności, które sprawiają, że pewne rzeczy straciliśmy przy okazji pandemii, czyli właśnie nie było może sportu, nie było spacerów, nie było okazji, żeby patrząc bezpośrednio w oczy podzielić się czymś trudnym z przyjaciółką czy z przyjacielem i nagle byliśmy właśnie w naszym domu, to nagle mogło się okazać, że te pozostałe strategie, które mieliśmy radzenia sobie, one były niewystarczające, albo mieliśmy korzystne innego rodzaju, ale te, które mamy bezpośrednio z partnerem, partnerką czy ze swoimi dziećmi, one okazały się nieskuteczne albo w ogóle w jakiś sposób ich nie było. Czyli mówiąc prosto, mogło się nagle okazać, że ktoś, kto z bliskimi spędza bardzo dużo czasu w czterech ścianach w cudzysłowie, nagle się mogło okazać, że te osoby wtedy, kiedy w interakcji występują napięcia, występuje konflikt, a to są wszystko rzeczy naturalne, konflikty w relacjach czy trudne emocje, no są barometrem tego, że nam na kimś zależy, że jesteśmy blisko, że pewne granice zostały przekroczone, więc sam proces jest naturalny. Pytanie, w jaki sposób sobie z nim radzimy. Jeśli człowiek na przestrzeni lat nie wypracował na przykład takiego nastawienia, że gdy my w jakiś sposób się kłócimy, zwłaszcza jeśli jesteśmy blisko, to obie strony wtedy, gdy mają takie nastawienie, że w sytuacji emocji, konfliktu, trudności, ja bardzo chcę poszukiwać rozwiązań. Jeśli obie strony to mają, to jest ogromna szansa, że nawet w jakiejś ekstremalnej izolacji, którą przeżyliśmy, długofalowej, damy radę poradzić sobie z tymi trudnymi emocjami. Jeśli takiej strategii nie mamy, a nasza strategia polegała na tym, że zwykle, nie wiem, idziemy zapalić papierosa albo trzaskami drzwiami wychodzimy, no to w tym momencie okazało się być może, że w tym środowisku, które nagle zastaliśmy, to nie było po prostu możliwe albo w ogóle nie było wystarczające. W połączeniu z brakiem innych korzystnych strategii nagle te napięcia były bardzo duże i na przykład na tym traciły relacje. To prawda, a jednym z takich czynników, który jest no, chyba najbardziej możliwie terapeutyczny dla pary, to jest umiejętność rozmawiania o tym, co się dzieje, prawda? Czyli komunikowania się w relacji. Jakoś bardziej lubię to słowo rozmowa. Ono jest takie miękkie niż komunikacja. Komunikacja mi się tak kojarzy, wiesz, jakby ze szkoleniami.
Tak, ta komunika miejska też, ale ta rozmowa, nie? Takie piękne słowo, rozmawiać ze sobą. Też wczoraj napisałam post, widziałeś, zapowiadający nas o tym właśnie, jak jesteśmy samotni tak naprawdę, bo też jakby dużo jest w różnych grupach i ci młodzi ludzie, którzy siedzieli z nami w domach, którzy mieli, dla których niby mieliśmy mieć czas, żeby z nimi pogadać, wyszli stamtąd i czują się podobno jeszcze bardziej samotni, tak? Jeszcze bardziej się jakby, okazało się, że ta grupa rówieśnicza, oczywiście niezwykle ważna dla nastolatka, ale jednak mimo wszystko okazało się, że my ze sobą rozmawiać w wielu rodzinach nie potrafimy. Nie potrafimy rozmawiać ani ze swoim partnerem, nie potrafimy rozmawiać ze swoimi rodzicami, bo nigdy się tego nie nauczyliśmy, nie potrafimy rozmawiać ze swoimi dziećmi, nie potrafimy rozmawiać ze sobą. Dlaczego tak jest, Mateusz, że my tego nie potrafimy robić? Przecież narzędzie mowy to jest pierwsze narzędzie, które jest jakby, którego się uczymy jako dzieci, tak? Znaczy to jest podstawowa wymiana jakby myśli. Jest takie jedno zjawisko, które z jednej strony, jeśli człowiek rozwinie, ono bardzo sprzyja właśnie rozmowie, czy intymności, czy pogłębieniu kontaktu w bardzo różnych relacjach, ale z drugiej strony, nawet jak spojrzymy sobie kulturowo, to my w Polsce mamy taką w dużym stopniu właściwość, że wtedy, kiedy z kimś nawiązujemy kontakt, zwłaszcza jeśli tam w grę wchodzą jeszcze takie intensywne emocje, bo z kimś jesteśmy blisko, to mamy taką tendencję, żeby dokonywać ocen, nawet jeśli mówimy o pozytywnych ocenach, czyli powiedzmy, że próbujemy gdzieś zrozumieć świat naszego nastolatka i pytamy go o to, w co gra, albo co robi, albo w jaki sposób reagujemy na to, jak się w danym momencie zachowuje, to w naszej kulturze mamy taką dużą tendencję ku temu, żeby właśnie posługiwać się ocenami, też często takimi zero-jedynkowymi, czyli to jest dobre, albo to jest złe, albo powinieneś. Też komunikujemy bardzo często się poprzez apel, a tymczasem to, co jest uniwersalne i byłoby wartościowe w bardzo różnych relacjach, także właśnie w takiej pomiędzy rodzicem a dzieckiem, to jest mówienie o swoich potrzebach. Czyli nawet jeśli ja w jakiś sposób wyrażam zainteresowanie tym, co ten nastolatek robi w tym telefonie, a robi to już bardzo długo i to we mnie budzi niepokój, czy jakieś konkretne inne emocje, to zamiast powiedzieć i skomentować, ocenić, powiedzieć, za długo siedzisz w tym telefonie, albo zadać pytanie. Co ty tam znowu robisz w tym telefonie? Nie? Jakby już nawet ten przekaz emocjonalny, nie? Który gdzieś tak pojawia się w takim komunikacie, on już będzie sprawiał, że druga osoba, to nawet nie musi być nastolatek, ale druga osoba już będzie chciała chronić swoje granice i prawdopodobnie albo w jakiś sposób zareaguje mniej czy bardziej emocjonalnie, ale postawi granice, powie, nie twoja sprawa, albo to jest moja przestrzeń. Gdybyśmy wyrazili się poprzez nazywanie potrzeb i powiedzieli, ciekaw jestem, co robisz, albo jak tak przyglądam się temu, że przez dłuższy czas korzystasz z telefonu, to niepokoję się, że może robisz coś, co będzie dla ciebie niekorzystne, albo że grasz, a z mojej perspektywy granie przez cały dzień może sprawić, że potem będziesz czuł się gorzej. Możemy wyrazić trudne emocje, możemy wyrazić niepokój, ale mówiąc o swoich potrzebach, albo wyrażać to, co po prostu interpretujemy przez czyjeś zachowanie, ale bardzo, bardzo unikajmy ocen, a jeszcze lepiej zaangażujmy właśnie w bliskość, zaangażujmy w kontakt, czyli na przykład powiedzmy, będę za chwilę oglądał to lub tamto, czy masz ochotę, albo mamy weekend przed sobą, nie możemy, tak jak cofając się nawet do pandemii, nie możemy wyjść z domu, może jest coś, co możemy obejrzeć albo zrobić razem. I oczywiście, jak nas słuchają rodzice, to ktoś może powiedzieć, o, życia nie znasz, albo życia nie znacie, który nastolatek będzie chciał z matką czy z ojcem. Ale ja ci to powiem, ja ostatnio powiedziałam do mojego syna, i to Daniel się śmiał, co ja mu powiedziałam, że a jak nie zdążysz ze mną, bo ja mówię, obejrzymy jakiś film, on mówi, dzisiaj? Ja mówię, nie, w ogóle, no nie wiem. A ja mówię, a jakbym umarła, nie zdążyłbyś ze mną obejrzeć filmu? I Daniel do mnie mówi, to ty już posługujesz się takim argumentem, to jest desperacja, rozumiesz? I wyobraź sobie następnego dnia, mój syn przychodzi do mnie i mówi, tak wiesz, wymyśliłem. Jest taki jeden film, on ma 20 lat, nie? Jest taki jeden film, Mamma Mia, moglibyśmy go zobaczyć, nie? Ale czy ja muszę się posługiwać wizją śmierci, żeby mój syn mógł coś powiedzieć? Pewnie nie musisz, natomiast rzeczywiście 20-latek ma już szansę na tyle, jego mózg jest rozwinięty i procesy emocjonalne, że faktycznie pewnie sobie to odkodował jako wyraz tego, że bardzo ci zależy. No i w dorosłym życiu to tego byśmy oczywiście chcieli też rozwijać taką u siebie zdolność, żeby nawet emocjonalne komunikaty po stronie drugiej strony interpretować jako wyraz tego, że tam jakieś potrzeby są, nawet jeśli ta osoba ich w taki sposób prost nie wyrazi. Natomiast
takie powiedzenie o tym właśnie, że brakuje mi takiego czasu luźnego spędzonego z tobą, albo brakuje mi wspólnego odmóżdżenia, no też jest takim komunikatem, który gdzieś otwiera interakcję. Jak to zrobimy? Jest bardzo trudne, wiesz, to akurat my nie będziemy tutaj o nastolatkach rozmawiać, nie martwcie się, nie tylko o dzieciach, bo to też w parach też jest bardzo dużo do zrobienia, ale ja wiem, że bardzo wielu rodziców, jako terapeuta też od dzieci właśnie, głównie młodzieży, też ja wiem, że bardzo duży problem jest z tym, że myśmy nigdy tak nie rozmawiali. Wiesz, i nagle masz takiego nastolatka i nagle przychodzisz do niego i zadajesz pytanie, ale jak ty się czujesz na przykład, nie wiem, albo nagle mówisz, wiesz, widzę i martwię się o ciebie. Wiesz, to jest tak jakbyś po chińsku nagle zaczął mówić, nie? I tobie to w gardle gdzieś tutaj stoi, ten patrzy na ciebie z oczami w ogóle, a tobie co się stało? Albo na przykład takie typowe, ale o co ci chodzi? Ale o co ci chodzi? Wow. I ja sobie myślę, że fajnie byłoby powiedzieć też o tym, wiesz, jak zacząć w ogóle rozmawiać, nie? Jakby jak zrobić, bo w parach tak samo jest, nie? Nagle przychodzisz do tego swojego mężczyzny, byłaś u Mateusza Banaszkiewicza na szkoleniu, albo na kawce u Gosi wysłuchaj, zainspirowałaś się i wieczorem leżysz i wiesz, tak się trochę niepokoję, jak patrzę na twój telefon, czy jest coś, o czym moglibyśmy porozmawiać. Wiesz, to jest w ogóle, a ty co? Nie, poczekaj, to od razu zareaguję, bo mówisz super rzecz. Ja od razu bym to przeformułował i powiedział, to zamiast mówić, dwie godziny siedzisz w tym telefonie i to już mnie denerwuje, to przeformułujmy to i powiedzmy, brakuje mi rozmowy z tobą, albo brakuje mi wspólnego czasu bez telefonu, albo potrzebuję tego, żebyśmy razem poszli na spacer i w ogóle zostawili telefony. Komunikujmy z perspektywy potrzeb, a jeśli nawet to nie wystarcza, to powiedzmy trochę więcej, czyli wiesz, dla mnie taki dobry weekend to jest weekend, kiedy spędzę z tobą czas, ale właśnie wtedy, kiedy telefonu jest z nami trochę mniej, kiedy nie gramy i nie mam nic przeciwko, jeśli ty lubisz grać, żebyś sobie pograł, ja w tym czasie, ja zrobię coś innego, natomiast potrzebuję, żebyśmy przez te najbliższe dwa dni też znaleźli czas na to, żeby po prostu pobyć razem albo pobyć w ciszy. Nazywajmy swoje potrzeby. To może brzmi banalnie, ale jak człowiek w interakcjach z innymi zaczyna w ten sposób nazywać rzeczy, które się w nas pojawiają, nasze emocje też, czy właśnie konkretnie potrzeby, no to nagle te relacje na tym zyskują. Ale ja, póki mam mikrofon, to jeszcze bardzo potrzebuję powiedzieć dwie rzeczy, skomentowałaś, Gosiu, kwestię nastolatków i to jest w ogóle niesamowicie bardzo ciekawe, bo wyobraźcie sobie, że już przed pandemią opublikowane zostały wyniki badań i one były w ogóle prowadzone na 37 krajach i okazało się, że w 36, czyli w prawie wszystkich krajach, badanie poziomu samotności nastolatków wskazało na to, że ono na poziomie ostatniej dekady dwukrotnie w ogóle wzrosło. Ja tylko może jeszcze doprecyzuję, że samotność w psychologii jest różnie rozumiana, ale takie dosyć uniwersalne rozumienie mówi o tym, że to jest takie poczucie izolacji społecznej, poczucie odcięcia od innych, czyli ja mogę być w domu i bliscy tu mogą być gdzieś w pobliżu, ale i tak mogę subiektywnie czuć się samotny, samotna, czy niezrozumiany, niezrozumiana i to będzie dawało poczucie samotności. I w każdym razie co się okazało? Po pierwsze, że na przestrzeni 10 lat ta samotność dwukrotnie wzrosła u młodych ludzi, to jest jedna rzecz i okazało się w ogóle, i podejrzewam, że jak mnie słuchacie, to jest ogromna szansa, że gdybym was zapytał, która grupa wiekowa jest najbardziej samotna, to byście powiedzieli osoby starsze, seniorzy, seniorki. A tymczasem się okazało, że młodzi ludzie subiektywnie czuli się jeszcze bardziej samotni i to jest interpretowane z poziomu różnych rzeczy. Po pierwsze, gdzieś coraz częstsze wykorzystywanie technologii robi swoje i prawdopodobnie dlatego ten poziom samotności też wzrósł. Z drugiej strony młode osoby w porównaniu z osobami starszymi, one mają jeszcze mózgi, które są bardzo wrażliwe na odrzucenie społeczne albo na brak kontaktu, po prostu ich rejony w mózgu związane z emocjami jeszcze nie są tak wykształcone, żeby radzić sobie z takim dyskomfortem, który się pojawia. Osoby starsze mają doświadczenie życiowe, ale też młodzi ludzie, i to wiemy z badań, jeśli wykorzystują social media, jeśli wykorzystują swoje telefony czy komputery po to, żeby podtrzymać kontakt i żeby to wykorzystywanie mediów, na przykład społecznościowych, służyło spotykaniu się na żywo, to będzie korzystne. Ale jeśli ta proporcja jest zaburzona i tego kontaktu online jest bardzo, bardzo dużo, to no, to jest dla nas dosyć oczywiste, dla osób, które żyły pierwszej części pewnie swojego życia bez technologii, to jest dla nas oczywiste, że jak spotykamy się z kimś na żywo, to tych bodźców jest więcej. Ta interakcja jest bardziej, tak powiem kolokwialnie, karmiąca. To potrafi być bardziej przyjemne, bardziej budujące.
i młodzi ludzie sobie z tego mogą jeszcze nie zdawać sprawy, jeśli nadużywają mediów społecznościowych czy komunikacji w ten sposób. Więc już milknę, chcę tylko podsumować. Też ciekawe, akurat COVID-u były też ciekawe a propos młodzieży, że wiesz, że myśmy tak jakby, że to są też te dobre strony, bo też są dobre strony, to co ty mówisz, social media. Oczywiście. Ludzi, dla niektórych dzieci, dla tych, które mają duży poziom lęku społecznego albo które weszły w bardzo negatywne role do tej pory. Ten internet daje szansę odwrócenia tego poprzez to, że swobodnie, no niestety też bez odpowiedzialności mogę wchodzić w inną rolę, mogę kogoś udawać, mogę testować w takiej rzeczywistości, która jest de facto dla mnie chyba bardziej bezpieczna, prawda, bo nie konfrontuje mnie bezpośrednio z drugim człowiekiem. I w COVID-zie właśnie pamiętam, że dużo nauczycieli mówiło o tym, że zrobiła się taka jakby taka rotacja w klasie, że wcale ci, którzy byli liderami na żywo, nie, w tej komunikacji na żywo, w interakcji, którzy brali najczęściej głos, zabierali, nawet jak nie mieli nic do powiedzenia i te ogony, które nic nie mówiły, to w COVID-zie, kiedy się kamery na przykład wyłączyły albo w ogóle po prostu ludzie byli online, nagle zaczynało się zmieniać w ogóle ten układ ról w klasie, że te dzieci, które by miały większy poziom lęku może, albo wyszły może z tego, wiesz, z tego schematu, skryptu, w którym byli, nagle zaczęły, wiesz, bardziej się udzielać, tamci się trochę wycofywać, tworzyły się inne konstelacje, że ten internet, ten online jest też szansą dla takiej jakby dla alternatywnego doświadczenia, żeby wejść w grupę, żeby przyjąć inną rolę, żeby jakby budować swoją tożsamość, próbować tych tożsamości w inny sposób, prawda? Tak, to jest super ciekawa perspektywa, bo ona mówi o tym, że czasami jak zmienią się warunki, to nagle może okazać się, że ktoś, kto jest bardziej introwertywny, czyli osoba, która potrafi być przestymulowana przez liczbę osób w grupie i tak dalej. O, piękne rozproszenie. Jeszcze tylko koda nam brakuje. Osoba, która standardowo rzeczywiście byłaby na przykład nieodzywająca się, w tych warunkach reagowała inaczej. I z tego, co powiedziałaś, nasza puenta byłaby taka, że to nie technologia jest wrogiem, ona zagościła w naszej rzeczywistości codziennej i będzie jej pewnie zaraz więcej, ale ważne jest to, w jaki sposób ją wykorzystujemy i jak nas słuchają rodzice, mamy, czy nawet może panowie też się zdarzają, to ja bym bardzo zachęcał, czy my byśmy zachęcali z Gosią, żebyście sobie wygooglowali stronę fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, bo to jest też fundacja, która między innymi stworzyła coś, co jest nazywane domowymi zasadami ekranowymi i oni podpowiadają, w jaki sposób rodzic może wesprzeć swoje dziecko, czy wprowadzić pewne zasady, które będą uczyły tej dobrej relacji z technologią, tak żeby ona przynosiła korzyści, a nie straty, o których mówimy. A ja pozwolę sobie jeszcze, póki znowu mam mikrofon, dodam jedną rzecz, bo z tych badań, o których wspominałem, dotyczących samotności, tam też wynikała dosyć ciekawa refleksja. Ja w ogóle się niepokoję, że pandemia nawet mogła nasilić te wyniki. Patrząc nawet na stan zdrowia psychicznego czy psychiatrii też w Polsce, tutaj mamy dużo wyzwań. Ale chciałem powiedzieć o tym, że niektóre dane wskazujące na to, co w takim razie robić, żeby młodych ludzi wesprzeć i obniżać poziom samotności, zwiększać poczucie kontaktu i bliskości, niektóre dane z perspektywy psychologicznej są oczywiste, więc wiemy o tym, że częsty poziom rozmowy jest bardzo ważny, więc zdecydowanie zachęcamy do tego, żeby rodzice próbowali nawiązać kontakt. Nawet jeśli młoda osoba jest na takim etapie życia, że stawia granice, że potrzebuje więcej przestrzeni, to chodzi o to, żeby było zainteresowanie rodzica, żeby była próba rozmowy i żeby rodzic tolerował to, że czasami albo często młoda osoba tego kontaktu nie szuka. Ale natomiast... wiesz, co ja robiłam? Tylko ci powiem na to, wiesz, co ja robiłam? Ja po prostu zachęcam rodziców, żeby w pewnym momencie powiedzieć, od dzisiaj będę przychodziła do ciebie na 15 minut. Na 15 minut zapukać do pokoju. Ja to zrobiłam. I na początku, wiesz, mnie taki puf, siadam, a tu cisza, nie? No, a se wymyśliłaś, nie? A se wymyśliłaś teraz, nie? Drugiego dnia jest trochę zainteresowanie. Trzeciego łatanie dziur. Czwartego zaczyna się jakaś rozmowa. To jest ta konsekwencja, nie? To jest ta wytrwałość. Mówisz, nie musimy gadać. Ja po prostu chcę poprzebywać z tobą. Tęsknię za tobą, chcę poprzebywać. Siadasz se na fotelu. Sen ma 16 lat. Słuchajcie, zaczyna działać. On nawet z nudów już zacznie z tobą gadać. Mama psycholożka, cudowne. Bardzo mi się to podoba. Dzięki za ten przykład. Druga rzecz też taka psychologicznie dosyć bliska i dosyć oczywista, to wysokiej jakości kontakty z innymi. Czyli znowu właśnie, jeśli ten nasz nastolatek wyjdzie z tego domu, spotka się z przyjaciółmi, czy teraz no, ta rzeczywistość to już umożliwia, że jest kontakt nie tylko online, ale też kontakt na żywo, fantastycznie. I oby jak najwięcej takich bezpiecznych oczywiście kontaktów było. Natomiast to, co było dla mnie ciekawe, to to, że okazało się, że
jeśli młodą osobę się wsparło w tym, żeby jakość snu była wyższa. W ogóle u nastolatków to jest ogromne wyzwanie. Ich organizm sobie z tym poradzi, że potrafią, nie wiem, robić różne rzeczy do późna. Natomiast okazało się po prostu, że jeśli o tą jakość snu udaje się zadbać, to ta samotność się zmniejszała. Więc ja bym zachęcał, nie żeby terroryzować w cudzysłowie młodą osobę, tylko żebyśmy dorośli dbali o to, żeby pokazywać wzorce, które są korzystne, czyli kładziemy się o podobnej porze spać, wstajemy o podobnej, nie śpimy za krótko, bo to siłą rzeczy będzie na młode osoby wpływało. I ostatnia rzecz, już oddaję mikrofon, a mianowicie okazało się też, że wzrost czasu spędzonego na aktywności fizycznej, on też był skorelowany, czyli współwystępował z obniżeniem poczucia samotności. I tam nie było informacji o tym, czy to była aktywność grupowa, czy indywidualna. Ja spekuluję, że to była aktywność grupowa i to bycie w grupie właśnie w takich warunkach przynosiło ten efekt. Ale wiesz, to wszystko, co mówisz, to jest też o tym, żeby nie zakładać, że nigdy, że twoje dziecko jest już tak duże, że jakby nie potrzebuje twojego wsparcia, nawet w takich podstawowych fizjologicznych obszarach, jakich jest sen czy żywienie. Ja myślę, że wiesz, no, dzieci nas zawsze potrzebują, ale nawet to zachęcanie ich do tego, żeby wcześniej poszły spać, albo nawet takie zachęcanie ich, żeby spróbowali, jak się będą rano czuć, a może okaże się, że rano się ten nastrój będzie lepszy, większa, wiesz, witalność i tak dalej. Ja myślę, że to jest w ogóle ta rola rodzica do końca, właśnie do końca życia, ona jest naprawdę niezwykle ważna i że to właśnie zachęcanie do tego wszystkiego, co ty mówisz, ze strony rodzica zawsze ma sens, bo my myślimy już później, że nie ma sensu, no bo właściwie co, no przecież on tam siedzi z tym telefonem i tak, nie zabierzesz mu telefonu, nie? Ale nawet możesz powiedzieć, spróbuj na przykład pójść wcześniej, zobaczymy jutro, jak się będziesz czuł, zrób sobie taki test, nie? I może się okazać, że lepiej. Ja chciałam dodać jeszcze jedną rzecz do tego, co powiedziałeś, do tego zachęcania rodziców i przejdziemy już do dorosłych i przejdziemy do rozmów, to jest to, słuchajcie, że ja bym was też zachęcała do tego, żebyście trochę popatrzyli. Bo nigdy o to w szkole nie pytamy. Jako psycholog, jak pracowałam z młodszymi dziećmi, zawsze rodziców do tego zachęcałam. Jak moje dziecko funkcjonuje w grupie? Jaką ono ma rolę w grupie? Bo to, że ono jest w domu odważne i że z wami gada, jest najbardziej rozgadanym, nie wiem, dziesięciolatkiem, nie oznacza, że ono w grupie też takie jest. W grupie bardzo jasno się role rozkładają i te role przyrastają do skóry. Tak? To znaczy, jak w przedszkolu dziecko było takie, to najczęściej w szkole też jest takie, bo środowisko to potwierdza, bo dziecko zaczyna te same zachowania ujawniać i znowu się jakby reakcja środowiska jest taka, że cię wbija w ten gorset, nie? Ktoś staje się szarą eminencją, ktoś tam się, nieważne jaka tam jest tam nazewnictwo tych ról, ale te role przyrastają do skóry i te czasami to są negatywne role, to nie są dobre role i tylko dawanie dziecku przestrzeni do różnorodnego, moim zdaniem, środowiska, tak? Do różnych grup społecznych, tego, że nie wiem, zapiszę go na piłkę, że zapiszę go na jakieś zajęcia, gdzie ono może swój talent pokazać na przykład, albo swoją pasję, swoje zainteresowanie, wyjść z tego, że jest najmniejszy i nie kopie piłki tak szybko, w związku z tym jestem właśnie ogonem, który się ciągnie gdzieś tam. I stworzenie mu alternatywnego doświadczenia, to jest super ważne, żeby mieć na to też oko, na to coś, co jest trochę poza nami, nie? Bo jakby w kontakcie z nami jest inaczej. Dziecko w tej jakby uczy się też, kształtuje swoją tożsamość i poczucie wartości w oparciu o rolę społeczną, którą ma ze swoją grupą. I te role, no zobaczcie sami, nawet jak wy funkcjonowaliście w grupach, kim dzisiaj jesteście w swojej grupie zawodowej, a kim byliście w szkole, a kim byliście w przedszkolu, to często jest bardzo podobna droga, a wcale tak nie musi być. Można zmienić rolę społeczną, tak? Można pracować nad takimi kompetencjami, które spowodują, że dziecko wcale nie będzie zawsze grało drzewa w przedszkolu. Pamiętam, że zawsze mówiłam do nauczycieli, nie dawajcie najzdolniejszych dzieci jako kopciuszka, a wszystkie te, które niby nie mają talentu, bo są nieśmiałe, są drzewami, bo one będą drzewami do końca życia. Niech to drzewo będzie miało bardziej widoczną rolę, bo to jedno doświadczenie, które jest doświadczeniem absolutnie może być zwrotnym w życiu. Te oklaski, które dostanie, to stanie w świetle Lupiterów, nawet jak nie miało największych kompetencji do tego, może spowodować, że to pragnienie powrotu do tej sytuacji, wiecie, do tego doświadczenia, może zupełnie zmienić jego życie, nie? Znaczy, jakby nie wiem, czy tam sensem gadam, ale to też jest super ważne w kontekście tego, co ty mówisz. No jest ekstra i ja pozwolę sobie odnieść się szybko i powiedzieć trzy rzeczy. Jedna jest taka, że nawet jeśli ktoś by słuchał i powiedział, no dobrze, ale to moje dziecko, czy w roli nauczyciela, czy nauczycielki, ta konkretna osoba tak bardzo takim dużym napięciem reaguje na ekspozycję społeczną, na bycie na forum, że w ogóle w roli tego drzewa po prostu tam no nie da rady, to dostosujmy
to wyzwanie do tych możliwości, które dziecko ma, czyli jeśli to bycie drzewem jest zbyt trudne, to niech ono drzewem będzie przez chwilę albo niech będzie w takich warunkach, że my mu to bezpieczeństwo zapewnimy i w tym momencie stwórzmy warunki takie, gdzie właśnie to, te oklaski będą, tak żeby ta osoba... Gdzie drzewo przemówi, drzewo przemówi nagle. Nawet jeśli to będzie jedno zdanie, ale na poziom umiejętności czy możliwości na tym etapie to się zadzieje i otrzyma te brawa i my tym zarządzimy. Inna rzecz jest taka, i też o tym wspomniałaś, że to się generalizuje. Ja nawet tak może, żeby to ubarwić to, o czym mówimy, w takie konkretne ramy, to podam mój osobisty przykład. Jako dziecko byłem, cały czas jestem bardzo wrażliwy, ale pamiętam, że w szkole kompletnie nie czułem się osobą, która jakoś potrafi sprostać wymaganiom. To znaczy przeżywanie stresu w tamtym okresie u mnie działało tak, że pogarszało mój poziom wykonania, więc w podstawówce pamiętam, że bardzo zmagałem się z tym, że ja się uczę, a potem wyniki mam kiepskie. To było bardzo trudne, ale to, co spontanicznie zrobiła moja mama, po prostu chcąc jakoś sprawić, żeby moja rzeczywistość była ciekawa, to we wszystkie możliwe okresy przerwy, na przykład właśnie w ferie zimowe, korzystałem z pół kolonii, które były dostępne w jej pracy. I efekt był taki, że tam nie było sytuacji oceny, tam była sytuacja zabawy. I nagle się okazało, że jestem bardzo społeczny, że jestem bardzo towarzyski. I potem, przez najbliższe lata życia, nawet pewnie wybierając kierunek studiów, korzystałem już z tego zasobu, który tam powstał, bo tam było masę wzmocnień. Inne dzieci mnie lubiły, wygrywałem jakieś nagrody za kreatywność. Gdyby to się nie zadziało, to pewnie moją główną rolą życiową byłoby takie poczucie, że stres mnie zjada i niszczy. Więc to byłby taki mój osobisty przykład dokładnie tego, co ty opisałaś. Więc warto o tym pamiętać, ale jest jeszcze jedna rzecz, albo dwie na szybko, które tylko chciałem dodać. To był taki moment, kiedy powiedziałaś, że to jest trudne, żeby komunikować się, czy nawiązywać kontakt w taki sposób, który proponujemy w kontekście na przykład swoich potrzeb. Więc jak ja ludzi wspieram w tym, żeby rozwinęli taką umiejętność, która mówi właśnie o tym, że w ogóle próbujemy przewidzieć też czyjeś potrzeby, żeby nawiązać tą bliskość bardziej adekwatnie. I to jest, to dotyczy dorosłych, także młodych ludzi, ale posłużę się przykładem nastolatka. To wykorzystuję takie ćwiczenie i też osoby, które nas słuchają, zachęcam, żebyście o tym pomyśleli, pomyślały. A mianowicie wyobraźmy sobie, że jako rodzic prosimy naszego nastolatka, żeby w sobotę, bo wiemy, że będziemy mieli gości, żeby posprzątał pokój. I nikt tam tej naszej młodej osobie w domu nie będzie do pokoju zaglądał, ale nam chodzi o to, żeby było mieszkanie posprzątane i prosimy, i to się nie dzieje, i prosimy kolejny raz, to się nie dzieje. No to jakie emocje w rezultacie się mogą pojawić? Nas. No na przykład, możemy się zezłościć, możemy czuć frustrację, bezsilność, paleta różnych barw. I mówię o tym dlatego, bo gdybyśmy, chcieli w praktyce zastosować to myślenie o potrzebach i wykorzystywanie je w bliskości, to byłby taki moment, że zanim w ogóle wejdziemy do pokoju i zrobimy awanturę, czy zaczniemy krzyczeć, straszyć, nie wiem, mówić różne rzeczy, to w tym momencie zatrzymujemy się, myślimy sobie tak, jakie potrzeby ma mój nastolatek? Od 4 godzin dłubię w telefonie, jakie ma potrzeby? I stawiamy sobie hipotezy, pomysły i myślimy tak, być może, zresztą nawet ciebie, Kosiu, sprowokuje, no to jaką może mieć potrzebę, skoro 4 godziny siedzi w telefonie, w cudzysłowie? Jaką może mieć potrzebę? Tak, skoro grzebie w tym telefonie tyle godzin. No, że na przykład, nie wiem, gada z jakąś dziewczyną i... Tak. Bliskości z... Bliskości, tak, z jakąś dziewczyną. Dokładnie. Albo... umawia się na jakąś imprezę i albo się popisuje coś tam na grupie. Dokładnie. Zauważone. No tak, takie bardziej albo, społeczne. Tak, albo potrzebę rozrywki, bo na przykład chcę grać i czuć się odcięty od presji szkolnej, albo potrzebę świętego spokoju, albo po prostu czegokolwiek innego, możemy pewne hipotezy postawić. Albo może chce odpocząć, to jest dla niego odpoczywanie, więc my się zatrzymujemy, myślimy sobie, jakie on ma potrzeby. To jest pierwsza rzecz. Kolejna jest taka, myślimy sobie, a jakie ja mam potrzeby jako rodzic. No może ja potrzebuję, żeby w mieszkaniu było czysto, kiedy mamy gości. Może potrzebuję, żeby wiedział czy wiedziała, że są w domu pewne zasady, które przestrzegamy. A może ja potrzebuję go wychować czy ją na osobę, która będzie trzymała porządek w mieszkaniu. One mogą być bardzo różne. Nazywamy sobie te potrzeby. Jak człowiek ten proces w swojej własnej głowie, nawet w emocjach, te 5 minut przed tym, jak zrobi awanturę, jak ten proces przeprowadzi, to jak zapuka, otworzy drzwi, to jest szansa, że już w inny sposób nawiąże kontakt, bo w tym momencie może zamiast wrzeszczeć, straszyć, zadamy pytanie i powiemy w pierwszym kroku, 3-krotnie cię dzisiaj prosiłam, czy prosiłem, żebyś posprzątał pokój, nie robisz tego.
co takiego potrzebujesz, co takiego robisz w telefonie, albo co takiego potrzebujesz robić, albo na czym ci zależy, że nie robisz tego, o co ja cię proszę. I on może powie, nie twoja sprawa. I w tym momencie my mamy, a może zareaguje inaczej, a w tym momencie my też mamy szansę powiedzieć, jakie są nasze potrzeby i powiedzieć, mnie zależy na tym, żeby było posprzątane, tak. Bo X, Y, Z. I nawet jeśli 100 razy to nie zadziała, to jest zupełnie inny rodzaj nawiązania bliskości, kontaktu i z perspektywy lat to zaprocentuje versus sytuacja, gdzie trzaskamy drzwiami albo nie wiem co innego. Ale tak myślę sobie, że to też jest o relacjach z partnerami, wiesz, to jest dokładnie to, co ty mówisz, bo teraz przechodzimy do dorosłych, bo ty, to podobnie komunikujemy swojemu partnerowi, bo to częściej kobiety tak mówią, że coś chcą i proszą, żeby on tam te przysłowowe śmieci wyniósł, a on ich nie wynosi i on ich nie wynosi, i on ich nie wynosi, ona mówi 3 razy. Mało tego, jakby kobiety częściej niż furie wpadają też w takie przygnębienie, że ona po prostu nie jest ważna, nie? Że znowu ona jest nieusłyszana, że nie jest istotna. To jest dokładnie ten sam taki błąd w komunikacji, o którym ty mówisz, prawda? Że jakby ja nie pomyślałam sobie w ogóle o tym, że jakby to nie ma nic wspólnego, czy ja jestem ważna, czy nieważna, tylko on ma jakąś inną potrzebę, z którą jakby w tym momencie obcuje, prawda? Tak, i w ogóle ten moment, w którym my nawet już w tych emocjach decydujemy się nie obrazić, to znaczy nie uciąć komunikacji, albo nie podjąć decyzji, że nie spełnię jakichś jego potrzeb po to, żeby go ukarać za to, jak się zachowywał, tylko jednak otwarcie się komunikujemy i mówimy, nawiązujemy kontakt i mówimy, wiesz, dzisiaj była taka sytuacja, że 3-krotnie cię prosiłam, zależało mi na tym, żeby te śmieci były wyniesione, umówiliśmy się, że ty to zrobisz, podczas gdy ja będę robiła coś tam, ty tego nie zrobiłeś. I jak ja cię proszę, a ty 3-krotnie to ignorujesz, no to ja to postrzegam w taki sposób, że nie jestem dla ciebie ważna. Albo w jakikolwiek inny, w jaki realnie to postrzegamy. Nazywanie tego w ten sposób. I jak mnie ktoś słucha, to może pomyśleć, jak tak powiem do partnera czy do partnerki, to ta osoba pomyśli, że coś jest ze mną nie tak. I na początku, jak następuje taka zmiana w sposobie wchodzenia w interakcję w takich sytuacjach, to może być taki rodzaj dyskomfortu na zasadzie, że coś jest inaczej, ale z czasem to będzie budowało tą komunikację i to też będzie uczyło drugą stronę w inny sposób, w innych kategoriach myśleć o niespełnianiu swoich potrzeb, a jest też szansa znacznie większa, że to skoryguje zachowanie w taki sposób motywowany wewnętrznie, niż poprzez właśnie grożenie, straszenie, czy przewidywanie tego, że znowu się obrazi, więc już niech już będzie. Zrobię to, ale pod przymusem. Ja mam takie właśnie taką obserwację, że wiesz, że my strasznie tę komunikację też jakby komplikujemy, no bo teraz wydaje się, że my to, co mówimy, to będzie o Jezu, to teraz trzeba używać jakiegoś tam języka psychologicznego i to będzie takie skomplikowane, a mi się wydaje, że my to upraszczamy tak naprawdę, że to, co my chcemy zaproponować w tej komunikacji, to jest uproszczenie tego i że my jesteśmy tak zagmatwani w tej komunikacji z partnerem, że tam nie wiadomo w ogóle, tam jest jakiś węzeł gordyjski, nie wiadomo w ogóle od czego zacząć, Mateusz. Od czego zacząć? Czy to, co na przykład twoje karty, tak? Teraz to, co twoja książka zresztą, którą wam bardzo serdecznie polecam. W ogóle wszystkie Mateusza książki polecam, ale to jest, ja też obserwuję rynek kart do dobrej rozmowy, różnych rzeczy, bardzo to obserwuję, bardzo to lubię w ogóle i też mało tego, jak czytałam twój wstęp do książki, w którym napisałeś, że nie wystarczały ci do szkoleń, czy tam do różnych twoich rzeczy zawodowych karty, które były, to ja mam dokładnie tak samo, kiedyś z Klarą zrobiłyśmy w Słoju takie pytania do rodziny swoje własne, mam w telefonie naprawdę przygotowane do partnera, te uzupełniające te, których nie było, więc wiesz, jakby każdy z nas ma swoje. I ty na poziomie tego zrobiłeś właśnie takiego e-booka Komunikacja w praktyce, 1000 pytań na każdą okazję. Ja to wszystko już przejrzałam, słuchajcie, i to jest świetne w ogóle, bo tam są pytania i zarówno w parze, i w rodzinie, i w korporacji, i w no, przeróżnego rodzaju, prawda, sytuacjach naszych życiowych. No właśnie, czy takie karty, czy to jest taki dobry jakby sposób do tego, żeby zacząć rozmawiać? Ja bym powiedział tak, w ogóle pierwsza rzecz taka na tu i teraz, to jest taka zdolność, żeby pomyśleć sobie tak, to co jest uniwersalne, bez względu na płeć, wiek, rasę, uniwersalne jest to, że my jako ludzie, jako stworzenia społeczne, my potrzebujemy czuć się zauważeni, zrozumiani, wysłuchani, to jest uniwersalne. I jak pewne trudności w tej bliskości z innymi występują i my się zatrzymamy i pomyślimy sobie, jak te trudności wyglądają, co się dzieje pomiędzy mną a drugą osobą, czy to w pracy, czy w relacji intymnej, to jest ogromna szansa, że już na poziomie tych potrzeb możemy zauważyć, że coś tam nie gra, że może jak się złoszczę, to reaguję w taki sposób, który atakuje, przekracza czyjeś poczucie godności, wtedy ludzie się chronią, zamykają i tak dalej. To jest w ogóle pierwszy krok. Drugi krok jest taki, no dobrze, to co mogę zrobić?
mogę pewnie powoli próbować zastępować moje różne reakcje w sytuacjach trudnych takimi, które tej czyjejś godności nie dotykają. Czyli zamiast generalizować, mówić ty zawsze, albo zamiast w jakiś sposób właśnie straszyć i tak dalej, próbujemy to, do czego was zachęcaliśmy, czyli mówić o swoich potrzebach. Natomiast jeśli pomyślimy w ogóle o moim e-booku, to długo był taki czas, kiedy ja korzystałem z bardzo różnych narzędzi, na przykład bardzo lubię wspomniane przez ciebie przed chwilą dobre pytania Oli Potykanowicz. No, jakby tak. Są różne rzeczy, które możemy wykorzystać, żeby wspierać bliskość z innymi osobami. Ja na pewnym etapie stwierdziłem, że potrzebuję takiego narzędzia, które daje mi w ogóle kategorie różnych pytań, które jest też online, żebym, gdy zapomnę na takiego fizycznego przedmiotu, żebym zawsze miał do tego dostęp, więc dlatego też zrobiłem mój katalog pytań w wersji online. I to jest o tyle też w ogóle ciekawe pamiętać i wiedzieć, że pytania w naszym życiu pełnią szczególną rolę. I bez względu na to, o którą bliskość chcecie zadbać, czy ze swoim dzieckiem, czy ze swoim partnerem, partnerką, czy z przyjaciółmi, to była też moja obserwacja, bo na przestrzeni ostatnich lat, chociaż pytania wykorzystywałem przez lata zawodowo, tak jak ty, Gosiu, zresztą też, tak na pewnym etapie zauważyłem, że jak z taką dużą grupą sportową wyjeżdżałem na prywatne wyjazdy, to zauważyłem, że koledzy są otwarci na to, żeby właśnie w jakiś sposób zwiększać poziom znajomości, poziom intymności, czy razem dobrze się bawić poprzez zadawanie sobie nawzajem pytań i w ten sposób lepsze poznawanie siebie. I te efekty, no, dla mnie były spektakularne. Stwierdziłem, że to były jedne z najlepszych wyjazdów właśnie wtedy, kiedy znaleźliśmy czas, żeby nawzajem zadawać sobie pytania. Więc to jest coś, co zdecydowanie jest rekomendowane. Są pewne pytania, które możemy zadać komuś, z kim się spotykamy. Na przykład, co dla ciebie jest ważne w relacji, jako takie bardziej ogólne pytanie, albo bardziej precyzyjne. A są pytania takie bardzo bezpieczne, bardzo ogólne, które też zwiększają bliskość, a możemy je zadać komuś, kogo zupełnie nie znamy. Więc pytania to jest naprawdę narzędzie, które w naszej komunikacji być powinno. A jakie właśnie na przykład masz przykłady pytań, które można zadać? Gdybyś nam tu odsłonił, jak ktoś jeszcze właśnie, no, część, większość osób nie ma jeszcze twojej książki, to jakie to mogłyby być pytania, które można sobie zadać po to, żeby się lepiej poznać? Zadam, ale tylko pod warunkiem, że odpowiesz, a potem odpowiem ja, tak żebyśmy gdzieś skorzystali z siły tego, no co robią właśnie pytania i odpowiedzi. Super. Więc jedna z kategorii to pytania integracyjne, więc takie bardzo bezpieczne pytanie brzmi, jakie są obowiązki domowe, których nie cierpisz? Albo jeden konkretny. Ja w ogóle nienawidzę obowiązków. Ja w ogóle słowo obowiązek, ja już jestem, to jest alergen u mnie, rozumiesz? To już w ogóle mój wolny umysł mówi, nienawidzę cię obowiązku. Ale odpowiadając na pytanie, czego najbardziej nienawidzę, to chyba najbardziej nienawidzę sprzątać. Ale wiem, że to takie, wiesz, bo ja wolę, nie wiem, naczynia zmywać, prasować, robić różne rzeczy. Ja nie umiem i nienawidzę sprzątać. W sensie takim odkładać na półki, nie wiem, odkurzać. Ja nienawidzę sprzątać. A ty? To ja się podłączam i powiem o tyle, o ile w kontekście sprzątania u mnie jest na odwrót, dla mnie sprzątanie jest relaksujące, chociaż zupełnie przyznam szczerze, że w ostatnich latach mojego życia, praktykując minimalizm, pozbyłem się przedmiotów, których nie wykorzystuję na co dzień w moim życiu i okazało się, że w ogóle sprzątanie mieszkania to generalnie jest 15 minut i jest posprzątane. Przez całe życie tak nie było. Więc może dlatego też w tej chwili sprzątanie nie jest czymś, co jest jakoś dla mnie koszmarem. Natomiast nie znoszę prasować, nie znoszę. I właśnie w związku z tym, że teraz bardzo często pracuję online, to w rezultacie rzadko zakładam koszulę i to jest wspaniałe. Albo możesz siedzieć pomięty. A jakie masz jeszcze inne pytanie? A rzuć jeszcze jakieś inne pytanie. Jedno z takich pytań też takich właśnie bezpiecznych, które można zadać komuś, z kim na przykład się nie znamy i możemy właśnie zwiększyć poczucie bliskości, to pytanie o to, jakie jest nasze ulubione danie i czy potrafimy je przyrządzić. Więc znowu jestem ciekaw jak u ciebie. No wiesz, ja gotuję, więc teraz jest dobra. Myślę, że moje ulubione danie to jest zupa pomidorowa. I robię najlepszą zupę pomidorową na świecie, w różnych wersjach uważam, ale kocham taką zupę pomidorową z przecieranych pomidorów, gdzie dodaję trochę brązowego cukru, przecieram je z czosnkiem najpierw i tak dalej, potem zabielam oczywiście śmietanką 30, więc to jest takie trochę połączenie tej babcinej zupy, ale tych fusów tam trochę jest, żeby to było takie gęstsze. Chętnie bym to posypała jeszcze parmezanem, co mój żołądek mi dzisiaj nie pozwala, ale chyba gdybym miała jeść jak najdłużej jedną rzecz, to chyba jadłabym zupę pomidorową. W ogóle jestem zupiarą, więc kocham zupę.
A ty? Rewelacja. Ja z kolei tak nazywam się nieskromnie mistrzem żurku. Uważam, że robię dobre, mam już tam swoje sprawdzone metody. Bardzo, bardzo lubię i z jakichś takich różnych względów wyjątkowych potrafię zaprosić przyjaciół po to, żeby coś tam celebrować żurkiem. Więc to jest rzeczywiście coś, co lubię i robię. Ale też bardzo lubię słodycze, staram się unikać. I robię też niezły piernik. Mógłbym go jeść regularnie. To ja robię ciasto marchewkowe, znakomite. Zresztą mogę wam przepis przesłać, bo przepis jest w kwestii smaku. Jak sobie w kwestii smaku piszecie ciasto marchewkowe, to tam jest naprawdę najlepszy przepis, sprawdzony mam od lat. No daj jeszcze jakieś pytanie. Fajne to jest w ogóle. Daj mi jeszcze jakieś pytanie. To teraz skorzystam z takiego trudniejszego, które gdzieś w takich bezpiecznych, dobrych warunkach warto jest zadać, ale ja się z tobą czuję i z naszą widownią, z naszymi słuchaczkami, może słuchaczami też bezpiecznie, więc je zadam. A mianowicie brzmi: wskaż przykład czegoś trudnego, co jednocześnie długofalowo stało się źródłem czegoś korzystnego. Przyniosło jakieś zmiany, które były na plus. No trudne to może pytanie. Być mała rzecz, duża rzecz. Coś trudnego, jakieś trudne doświadczenie. No wiesz, no mogę sięgnąć najbliżej, nie? Czyli odejście z telewizji. Było ostatnio najtrudniejszą rzeczą, jaka mi się zdarzyła, takim no, kryzysem niespodziewanym też, przez to kryzysem jeszcze bardziej, bo niespodziewanym, ale dzisiaj oceniam to jako najlepszą rzecz, jaka mi się przytrafiła. Mam nadzieję, że za rok również to powiem jeszcze mocniej, to podkreślę jakby czasem, który upłynął, ale myślę, że no, jakby spędziłam najfajniejszy czas przez ostatnie, najbardziej świadomy, najbardziej rozwojowy. Wróciłam do naszego tutaj środowiska, które kochałam i od którego uciekłam, bo już byłam trochę znudzona, trochę byłam zmęczona edukacją, terapią, byciem ciągle ekspertem. Wiesz, ja byłam zmęczona ciągłym gadaniem i mówieniem ludziom, jak mają żyć, i tak strasznie chciałam być po drugiej stronie i pytać, i wyglądać, i nie musieć ciągle siedzieć w tych wszystkich szkołach, książkach i tak dalej. I nawet nie zauważyłam, jak bardzo mi tego brakowało. I nagle wróciłam do tego naszego środowiska, wiesz, w ogóle do psychoedukacji, tak, no bo to jest jakoś tak, jestem cała ja, a byłam bardzo dobra, ja byłam na SWPS-ie, słuchajcie, mogę się pochwalić, ja w ogóle dostawałam najwyższe noty za uczenie na SWPS-ie i uczyłam innych profesorów, ja wtedy magister uczyłam tego, jak uczyć w ogóle. I rzeczywiście byłam w tym mega dobra, jestem kurde jednym z 20 najwybitniejszych absolwentów z SWPS-u, dostałam taką nagrodę ostatnio, ale ja rzeczywiście wiedziałam, że jestem dobrym psychologiem i wiedziałam, że umiem mówić do ludzi tak, żeby rozumieli to, co ja do nich mówię, nie? No to też, co ty potrafisz robić, jakby, no, ty się też zajmujesz, nie? Ale ja sobie teraz jakby wróciłam do tego i przypomniałam sobie, jak bardzo to lubię, jak bardzo potrzebowałam tego, żeby wrócić do, wiesz, do swojej skóry i też, no w ogóle jestem zaskoczona tym, co się dzieje, słuchaj, no. I ja bym to nigdy nie, bym tego nigdy nie zrobiła, gdybym ja tam została, bo ja nie miałabym żadnej motywacji, w ogóle żadnej motywacji, żeby, wiesz, budzić się codziennie rano, robić kawkę, przygotowywać się, jeszcze robię inne rzeczy, inne projekty teraz duże, które zaczęłam. Jeden z projektów, które będę robiła, to jest właśnie samoocena u polskich nastolatków, to a propos tego, tak, super. Będę robiła różne projekty dla polskich nastolatków, duże bardzo, więc też jakby duże, duże różne obszary mi się otworzyły i one są tak ciekawe. I to nie, ja naprawdę mówię prawdę, nie? No bo ja wiem, że to jest racjonalizowanie tam sobie i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, i oczywiście, że na początku tak było, że ja sobie tłumaczyłam. Natomiast ja mam takie głębokie poczucie dobrostanu obecnie i takiej w ogóle wdzięczności za to wszystko, co się wydarzyło, nawet za te kawki, które w ogóle też mnie tak strasznie budują. Że to jest chyba, długo ci odpowiadam na to pytanie, ale to jest takie bardzo mi bliskie doświadczenie, które mnie jakoś tak porusza, trochę mnie też tak zdziwiło, wiesz, bo ja sobie pomyślałam, o stara, to jest kryzys gruby, nie? Ty sobie dobrze radzisz z kryzysami, jesteś zajebiście zadaniowa w kryzysach, bo jestem, nie? Ja w ogóle metodycznie do kryzysów podchodzę, jak na mnie, jak na osobę tak emocjonalną, ale jestem zaprawiona w kryzysach, ale nigdy nie wiesz, kiedy przyjdzie ten kryzys, w którym te metody nie podziałają. I tak sobie myślę, no lubiłaś to, lubiłaś tą pracę. Jak ty sobie z tym poradzisz, zwłaszcza w kontekście jakby tego, że to się dzieje na oczach wszystkich ludzi i tak dalej, i tak dalej. No to jest duże wyzwanie, nie? Czy ja w ogóle odnajdę w sobie narzędzia do tego, żeby to robić? I powiem ci, Mateusz, że
poszłam za swoją intuicją tak totalnie, nie? Jakby odmówiłam rzeczom, które przechodziły też z tamtego świata dalej, żeby to jakoś kontynuować w innych rzeczach. Ja po prostu poczułam, że ja muszę dokonać takiej dużej zmiany, że ja muszę jakby wyjść stamtąd, wrócić tutaj, zobaczyć, co się dzieje, zobaczyć, gdzie jest moje serce, gdzie mam dreszcze, gdzie, wiesz, jakby gdzie jest mi dobrze. I ta intuicja mnie dobrze na razie prowadzi. Nie wiem, tak długo ci odpowiedziałam, ale... Wow. Nie, w ogóle wielkie dzięki. W ogóle zmiana sytuacji życiowej w zakresie pracy to jest na skali różnego typu stresorów, stresor, który jest wysoko wskazywany, dlatego, bo jednak to jest też źródło naszego poczucia stabilizacji. No, jednak wiemy o tym, że potrzebujemy zarabiać i to jest coś, co nas stabilizuje. I w momencie, gdy mamy jakiś taki obszar, gdzie mamy sprawdzone, utarte szlaki realizacji tych zadań i tak dalej, coś się zmienia, potrafi być bardzo obciążające. I wspomniałaś o tym racjonalizacji i ja myślę sobie, że to byłaby racjonalizacja wtedy, gdybyś była odcięta od emocji, gdyby było tak, że jest ta zmiana, jest cierpienie i straty, a człowiek myśli sobie, wszystko jest po coś i kropka, albo myśli sobie, co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, kropka, to będzie racjonalizacja, mamy koszty, a jeśli jest tak, że my mamy kontakt z tymi trudnościami, z tym dyskomfortem, z tym, co towarzyszyło tej zmianie, ale jednocześnie skorzystaliśmy z tego i tej energii, którą stres w tym przypadku przynosi jako katalizatora przystosowania się, podjęcia działań, które mają nam pomóc, to nie ma nic wspólnego z racjonalizacją. To jest po prostu. A u ciebie jak było? Jeśli chodzi o mój przykład, to trudny przykład. To jest taki na początku, zaraz po tym, jak przekroczyłem 30 rok życia, bo ja w tej chwili nie mam rodziców, straciłem mamę i to był taki moment, kiedy długo byłem w takim inwestowaniu po prostu w karierę, więc robiłem bardzo dużo rzeczy naraz. I doktorat, i bardzo różnych, dużo różnych projektów, więc często miałem i tydzień zajęty, weekendy zajęte i po tej stracie był taki moment, kiedy miałem takie poczucie, że w świetle tego, co się wydarzyło, to w ogóle to wszystko nie ma znaczenia, to znaczy w ogóle nie jest dla mnie jakoś gratyfikujące, wspierające to, gdzie jestem zawodowo, jak ta moja praca wygląda, tylko jedyna rzecz, która mnie wspierała, pocieszała, to czy jest w moim życiu ktoś, komu na mnie zależy, ktoś, kto mnie wysłucha, z kim mogę się odsłonić tym, co przeżywam w tym momencie. I sobie wziąłem z tego doświadczenia taką refleksję, że za dużo inwestowałem w pracę i obciąłem bardzo wiele różnych rzeczy. Dosłownie kilka dni później rzuciłem doktorat, kilka dni później zacząłem już powoli rezygnować z różnych projektów, które były takie długofalowo dla mnie ważne, ale mocno ambicjonalne. I skupiłem się na takiej pewnej bazie. I teraz, po kilku latach, mega jestem sobie wdzięczny, bo nagle się przekonałem, że zupełnie inaczej się czuję na co dzień. Po prostu czuję się bardziej wypoczęty, mam więcej przestrzeni na inne rzeczy. To była dla mnie bardzo trudna decyzja, bo jestem z takiego domu, gdzie no, byłem nauczony tego, że żeby przetrwać, trzeba intensywnie pracować. Tylko ja pracowałem za dużo. I ta strata bardzo bolesna i nigdy bym jej nie chciał przeżyć, ale ona mi właśnie przyniosła taką refleksję. I takie zmiany. Bardzo dobrze wiem, bardzo dobrze cię rozumiem, bo też moi rodzice odeszli, mama odeszła 2,5 roku temu i to jest na inny temat, ale to jest trochę taka zmiana perspektywy, jakby nie być tu na ziemi już dzieckiem swoich rodziców. Tak. Prawda? I dla mnie to też była taka lekcja dorosłości jakiejś, wiesz, że jednak ten, nawet to, że ta mama nie jest idealna i że, ale możesz zawsze wrócić. Jesteś tutaj na ziemi, jest twoja matka, jest twój ojciec. Kiedy to znika, to zmienia się perspektywa. Znaczy mi się bardzo zmieniła perspektywa i też cię dobrze rozumiem, bo ja tą żałobę przeżywam cały czas i mam tak różne wątki mi się pojawiają, wiesz, to już na koniec jakby zupełnie inne meandry, innego tematu, ale to jest tak ważny temat, że zupełnie inaczej, wiesz, od złości do różnych rzeczy, to teraz mam taki moment zrozumienia i wybaczenia i takiego... wiesz, takiego niesamowitego zrozumienia mojej mamy i takiego widzenia też tego dobra, które mi dała, nie? W tym trudzie nawet, w tej trudnej relacji, ale też ileż ona mi dobrego dała i to mnie tak wzrusza w ogóle, mnie tak ścina z nóg w ciągu dnia, jadę samochodem i po prostu sobie myślę o tym, kurde, nie zdążyłam, byłam tak zła na nią, nie zdążyłam w ogóle tego, nie zdążyłam wielu rzeczy powiedzieć, nie? Jakby nie wiem, czy dałam jej poczucie kochania na koniec. Mam nadzieję taką, ale nie wiem tego. I to też jest ważne w komunikacji, prawda, że jeśli mamy rodziców, to zadzwońmy do nich i że tego jutra nie ma i żeby też a propos komunikacji, ale żeby powiedzieć to, co chce się powiedzieć, bo nie wiesz, czy to jutro będzie, prawda? I swoją drogą takie rozmowy też w ten sposób działają, nie? Że nagle jest tak, że słyszymy tą czyjąś perspektywę, te czyjeś emocje i nagle człowiek sobie myśli,
oni mówią o braku rodziców, ja rodzica mam i mam nagle ochotę, bez względu na to, czy te relacje są czasem trudniejsze, czy łatwiejsze, to ten kontakt nawiązać. Także no to jest siła komunikacji. Warto rozmawiać, też warto rozmawiać i przyglądać się temu, kto coś o jakiejś perspektywie myśli swojej własnej. Teraz na koniec ze swojej książki rzuć tutaj wszystkim słuchaczom, którzy tak wytrwali z nami godzinę, może jakieś pytanie, żeby sobie z nim na dzisiaj zostali po prostu, z pytaniem z twojego e-booka. Co jest taką rzeczą, która w największym stopniu sprawia, że masz poczucie, że dzień był dobry, dany? Najdrobniejsza, najprostsza rzecz, która sprawia, że czujesz, że to był dobry dzień. Ja wam jutro rano zadam to pytanie o 8:15, więc przygotujcie się. Niech to pytanie z wami zostanie. Jutro będzie moim gościem Joasia Flis, którą kojarzysz, Mateusz. Wspaniały psycholog. Tak, teraz bardzo dużo dobrego robi. Napisała wspaniałą książkę, nie jedną zresztą. I będziemy rozmawiać o czymś takim, do ciebie, Mateusz, bo się prawie pokłóciłyśmy, to znaczy miałyśmy totalnie jakby spięcie, takie pozytywne spięcie merytoryczne na social mediach. Ponieważ ja też bardzo dużo mówię o tym, że trzeba szukać sensu w kryzysach. I w ogóle jestem za Wiktorem Franklem, wiesz, za usensownianiem i tak dalej, i tak dalej. I Joasia napisała taki post, w którym napisała, że do cholery jasnej, przestańcie wszystko usensowniać. Są takie kryzysy w życiu, które nie mają żadnego sensu. I zamiast usensowniać, trzeba uruchomić pokorę. I ja jej odpisałam, okej, i znowu dalej piszę, ale czy nie warto jednak, mimo wszystko, w tych różnych sytuacjach, które są bezsensowne, śmierć dziecka, bezsensowne, czy nie warto po to, żeby dalej dźwigać się z kolan, żeby mieć motywację do życia, jednak ten sens znaleźć, poza tym sensem. Myśmy się tak, słuchaj, zapętliły, że stwierdziliśmy, że z tego będzie rozmowa. Więc jutro zapraszam was na rozmowę z Joasią o tym, czy zawsze w kryzysach jest sens, czy może to nie jest też lekcja pokory, którą powinniśmy czasem odebrać, że to kompletnie nie ma sensu. A was zostawiam z pytaniem, powtórz jeszcze raz to pytanie. Co jest taką jedną rzeczą, czasem nawet najdrobniejszą, która sprawia, że czujesz, że to był dobry dzień? Bardzo ci dziękuję i do zobaczenia i wszystkiego dobrego dla ciebie. Całus. Cześć. Trzymajcie się, kochani, dobrego dnia. Trzymajcie się. Dziś tu domu mój sąsiad.